Wiatrak, pa, włączmy. Kurwa, nie działa. Ty tam zostaw ten wiatrak, pany. No. O, no. Działa wiatrak. Działa. Moje miłe pany, zebraliśmy się tutaj, by wypłacić wam pieniążki. Proszę sobie zabrać tutaj koperty z biurka. Ale on na minusie powinien dostać, bo on ma dużo szkód zrobił. On dużo szkód, dlatego ma drobną wypłatę, a ty prawie jej nie masz, bo cię nie było dużo razy, także... Jesteście prawie równi. Równi debile. O. Dobra, pany moje. Tutaj patrzę na mapę. Jedziemy do skupu. Tu na dole. Bo musimy oddać drzewo. Teraz oddajemy to drzewo z rozbiórki. Więc za dużo tych pieniążków nie dostaniemy. Ale zawsze coś. Jadę. No otwórzcie, otwórzcie. Nie ciągnij za tą klomkę, bo cię... Dobra, idziemy. Otwieram dwa drzwi, no dwoje. I robimy pany tak. No gdzie to idziesz? Dobra, zamknął drzwi. Lecimy, tak jak mówię, sprzedajemy drzewo. Marian, zajmujesz się obornikiem, wywodzisz pierwszy zestaw. Może lepiej ten mniejszy wywieźć ten mój, będzie lepiej, bo potem będzie mniej do ładowania. My przyjedziemy za ten czas, może ty rozrzuć na tam 32. 32 to jest tutaj po zaraz za krowami tam. Dobra. To zrób, rozrzuć, my przyjedziemy. I pomożemy ci i będziemy rozrzucać dalej. Pasi? To jest kurwa Władek, ty. Gdzie jest Marian? Marian już poszedł, ja tak mówię, kurwa, co jest. Dobra, pakuj się do zielonego, ja idę do czerwonego. Pal maszynę. Muszę wejść powoli, o, zamknąć drzwi, o. To ja jadę pierwszy, bo wiem mniej więcej, gdzie to jest. Bo się tam ugadywałem. A ty byś potem, Włodzimierzu mój ty, byś potem ogarnął, podjechał po dotację do urzędu. Dobra. No, dlatego potem się rozdzielimy. Ty pojedziesz do urzędu. Ja pojadę do Mariana, pomogę mu. A potem ty po prostu do nas dojedziesz. Taki jest dzisiejszy plan. Co wyjdzie z tego, zobaczymy. Kurde. Przejechał ludzi. Co tu się stało? Czy ty uderzyłeś we mnie? Nie, ja byłem z 5 metrów czy 10. Okej. Od siebie daleko. To dobrze. Bo mi jakieś ciotki klotki i pany Mariany wyszły na drogę. Dobra, lecimy. No to jest tutaj przy mleczarni, tej drugiej, tej większej mleczarni. Tu jeszcze jest druga mleczarnia, ale to koło nas. Coś w sumie w tym sezonie bardzo mało mleka dostaliśmy od krówek, prawie chyba nic, więc trochę jesteśmy zawiedzeni, ale to był nowy miod, bo poprzedni po prostu choróbsko zjadło, więc mieliśmy problem przez bodajże prawie 2 lata, no, ale już teraz, tak jak na ten sezon, mogliśmy już to wszystko ogarnąć
no i były sobie te krówki. O! Wyleciał, wyleciał. Nic nie było, wyleciało. Nic nie było, ty, nic nie było. Ten, ja patrzę, przyczepa mu się przechyla. Zara, tirem jedzę tą kurde, to weź tam pozbieraj te. Te widzę, że coś. Nie, bo ja nie dojadę z tobą tam. Dobra, dwa kawałki drzewa. Tam będzie, że z drzewa spadły i tyle. Nic nie było, panie. Dodaj no tam i... jeszcze muzyczkę. Ty, jak jechałeś. No i co? Zrobimy to tak. Tuż no to... bo dzisiaj przychyla przyczepa. Trochę powoli jest. A ja pomału jadę. No to wolniej skręcaj. No, dobra, zakręcaj. Jesteśmy na skupie. Ciebie. Dobra, udało się już sprzedać te dziwne cary. Rozdzieliliśmy się już z Władkiem, który już pojechał sobie do urzędu załatwiać sprawy. Puściłem go pierwszego, bo w sumie on miał mniej. Tam rozładowali mu pany, no i tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast ja teraz wracam na gospodarkę. No i jadę Marianowi pomóc, bo od kurwa drzewa nasze zostały na drodze. Chyba po nie będzie. No. Także tak. Została nam jeszcze kukurydza. Ostatnie pole, które w tym sezonie mamy. Mamy pole kukurydziane i zastanawiam się, czy... Bo kiszonkę już mam i tak zamkniętą, więc musi to być najprawdopodobniej na ziarnko po prostu zrobione, bo na innej teraz nie widzę możliwości. Jak jesteśmy... Mamy już pozamykane silosy, więc ja bym to w ten sposób załatwił właśnie, żeby to na ziarnko wziąć i... jakoś by to wyglądało, bynajmniej. Nawet problem jest taki, że nie mamy przystawek do kombajnów odpowiednich, bo są popsute. Władek! Krz, Władziu! No, działa CB radio, halo, halo. No, działa, działa. Słuchaj, jak będziesz parkował, to zaparkuj tak jak tutaj zawsze przed biurem parkowaliśmy. Już wracasz? No, tutaj kurde, nagle wyjechał mi na drogę. Zdzich. Dobra, ja już tutaj wjeżdżam, tam brama otwarta jest? Brama jest otwarta na PGR. No, to ja tutaj już wjeżdżam.